Wielkimi krokami zbliża się wyjazdowy mecz z GKS-em Katowice. Zanim jednak o tym, powróćmy do poprzedniej niedzieli i spotkania z Odrą Opole. To, pomimo zwycięstwa, plastycznie porównać można do dwudaniowego obiadu. Posłuchajcie. Pierwsza potrawa, maestria smaku, wszystko na ciepło, wszystko w idealnej kompilacji smakowej. Natomiast druga, trochę spóźniona, gdzieś te proporcje nam się bardzo mocno zachwiały. Co najważniejsze, wjechał holenderski deser i poprawił, myślę, ten całokształt odbioru tego spotkania. Teraz pytanie, co zrobić, żeby w tym zbiorowym kotle, no właśnie, nie było takich wahań. Na pewno pierwsza połowa w naszym wykonaniu uważam, że była bardzo dobra. Przede wszystkim graliśmy w piłkę, co sobie zakładaliśmy przed meczem. Nie kopaliśmy głupio piłek gdzieś, bo Odra miała po prostu wysoki zespół i granie po ziemi było zdecydowanie lepszym wyborem. Fakt, początek drugiej połowy był taki, że nie potrafiliśmy po prostu utrzymać piłki na połowie przeciwnika. Z czego to wynikało, sam do końca nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Najważniejsze, że zgarnęliśmy 3 punkty, no bo to było bardzo ważne dla nas. GKS Katowice to bardzo niewygodny rywal i każdy jeden punkt przywieziony z tego gorącego terenu będzie wartością dodaną dla nas. W ogólnym rozrachunku ten punkt może również okazać się nieoceniony. No tak, może ta runda, początek właściwie tej rundy w wykonaniu GKS-u nie jest wybitnie pod względem punktów, bo gdzieś tam zdarzają im się remisy i porażki, ale na pewno jest to ciężki teren i jedziemy tam z myślą, żeby zgarnąć 3 punkty, a co będzie, no to zobaczymy w sobotę. Ciężko mówić o jakimś wyraźnym faworycie. Na pewno handicap własnego terenu oraz ta wyższa lokata bądź co bądź w lidze stawiają w uprzywilejowanej sytuacji GKS, ale my również, myślę, pewni swojej wartości. No tak, tak jak wspomniałem, jedziemy tam po 3 punkty i też ostatni mecz, gdzie zapunktowaliśmy za 3 punkty tak naprawdę z bezpośrednim rywalem w tabeli, podniósł naszą pewność siebie i mam nadzieję, że to też się przełoży na sobotę. Pomimo wyjazdu gdzieś tam na trudny teren, no to mam nadzieję, że przełożymy to na boisko. Analizując rywala, zawsze patrzy się na te żądła. Najlepszy strzelec GKS-u Katowice, Jakub Arak, 6 goli. Myślisz, że to właśnie przypilnowanie tego zawodnika będzie tym kluczowym tematem, który ułatwi nam życie? Czy też, no właśnie, bo Katowice to jest taki monolit i wyciąganie poszczególnych elementów, myślę, że również niekoniecznie ma sens. No tak, według mnie GKS ma bardzo równy zespół i tam tak naprawdę na każdej pozycji możemy spodziewać się zagrożenia, więc tutaj każdy, kto będzie na boisku, będzie musiał uważać na poszczególnego piłkarza, bo to naprawdę nie ma co wyszczególniać jednej osoby w tym zespole. Kibice RS-owi szykują się naprawdę imponującą liczbą na pojawienie się właśnie w Katowicach. Myślę, że oni też mają świadomość tego, że nadchodzi ten moment bardzo newralgiczny, w którym trzeba ze wszelkich sił pomóc wam również w osiąganiu i zdobywaniu tych kolejnych punktów. No tak, też kibice GKS-u też wrócili u nich na stadion, więc wsparcie naszych kibiców będzie też na pewno bardzo ważnym elementem, żeby dawać z siebie jeszcze więcej. Bartłomiej Eisenhardt, dzięki serdeczne, że byłeś razem z nami. Dziękuję bardzo.